Dzień dobry Państwu. Dzisiaj piątek, 29 dzień października. Proszę Państwa, niedługo nasze wielkie polskie święto, wszystkich świętych, oczywiście jest to święto katolickie, ale my obchodzimy je w sposób szczególny. Polskie cmentarze są szczególne. Tego tutaj trudno jest doświadczyć, ale tu na kanadyjskiej ziemi, tutaj w Toronto, tu w Mississaudze spoczywa wielu zacnych Polaków, wielu zacnych patriotów polskich i dlatego, cóż, apeluję do Państwa, abyście w tym dniu zapalili znicz, pomodlili się nie tylko na grobach rodziny, znajomych, ale może także na tych grobach ludzi, którzy tutaj złożyli kości, a oddali swoje życie ojczyźnie. Jest książka, którą właśnie niedawno udostępnił pan Stanisław Stolarczyk, redaktor naczelny Fakty, związkowiec. Książka, w której można znaleźć te miejsca pochówku ludzi dla Polski zasłużonych. Jest też kampania, która w Polsce ma miejsce, ale tutaj również Zapal znicz dla bohatera. I w tę najbliższą niedzielę harcerze również będą uczestniczyli w tej akcji tutaj w Toronto. Proszę Państwa, weźmy sobie to do serca, odnajdźmy może jeden grób takiej osoby, która no, dla Polski oddała bardzo dużo. I może tam postawmy znicz, może kokardę biało-czerwoną. Kiedyś Państwo Alvast obchodzili te groby tutaj i zawieszali szarfy biało-czerwone. To bardzo piękne znaki pamięci. Pamięci o tych wszystkich ludziach, dzięki którymi jesteśmy Polakami. I myślę, że to święto, Dzień Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny, to najlepsza okazja, żeby pokazać tym ludziom naszą wdzięczność. Myślę, że to jest najważniejsza rzecz, którą dzisiaj możemy dla nich zrobić. Pomodlić się za ich duszę. Tyle na dziś, mówił Andrzej Kumor i do zobaczenia na polskich cmentarzach.